Cześć, dzień dobry, a raczej dobry wieczór, witajcie. W tych czasach, w których żyjemy, to już właściwie nie wiem, czy tak jak macie taki ja, że już nie wiadomo, czy jest czwartek, czy piątek, ósma, czy dziesiąta, to po prostu nie robi już żadnej różnicy, bo często to jest po prostu piżama party od rana. Jestem tutaj na chwilę, dzisiaj, na tym live'ie. Totalnie niezapowiedzianym, aczkolwiek umieściłam wcześniej zdjęcie o tym, że robię live'a z Anią. Z Anią, która jest project managerką, projekt manager, tak, uczy ludzi, jak zostać właśnie projekt managerem, i ten live odbył się na Instagramie. I tak sobie pomyślałam, że dostałam wiadomości na Messengera, gdzie ten live, chcę go zobaczyć, i pomyślałam sobie, ojej, to może będzie uczciwe. I dobre, jeżeli nagram Wam, o czym mówiłam, bo mówiłam o lęku i mówiłam o pandemii i mówiłam o tym, jak sobie z tym poradzić i co mi służy i co mi pomaga. I nie będzie to taki dłuższy cykl, który będzie trwał godzinę czy półtora. Pewnie nagram jakiś podcast albo zrobię taki dłuższy live, ale na takie nadchodzące dni i na to, co się dzieje teraz, chciałabym Wam powiedzieć, że to, co bardzo mocno mi pozwala przetrwać ten czas, to jest historia. Wy na tym moim fanpage'u Porozmawiajmy o Tobie widzicie dobrze, że ja lubię historie, lubię magiczne historie i wiem, że historie są przez nas zapamiętywane na dłużej, są nośnikiem takich prawd mocnych i taka jest historia, z którą dzisiaj do Was przychodzę. I to jest historia o tym, że którą bardzo, bardzo, historia, która bardzo dobrze, jest bardzo dobrą metaforą na ten czas, w którym znajdujemy się teraz, ponieważ to jest historia o tym, że jeżeli jest statek i płynie statek, i na tym statku jest mnóstwo ludzi, i przychodzi sztorm, i jest burza, i robi się bardzo niebezpiecznie, i wszyscy zaczynają panikować. To jeżeli znajdzie się na tym statku choć jedna osoba, która ze spokojem złapie za ster, to wszyscy dopłyną i wszyscy przeżyją. Nie? Choć jedna osoba, która złapie za ten ster, choć jeden kapitan może tak naprawdę uratować więcej osób. I moje wezwanie jest trochę takie, żeby być takim kapitanem, albo żeby szukać takich kapitanów wokół siebie, bo oni istnieją. I są w stanie nam pomóc. I takie pytanie, z którym ja budzę się każdego dnia, i z takim pytaniem, z którym ja jakby medytuję bardzo często teraz, to jest to, kim ty się chcesz stać, czyli kim ty chcesz się stać w trakcie tej pandemii, kim chcesz się stawać w trakcie tego kryzysu. Who do you want to become? I to pytanie jest o tyle ważne, że przekierowuje ciebie intencjonalnie w jakimś tam kierunku, w którym ty chcesz być. Bo jeżeli chcesz być kapitanem, albo jeżeli chcesz być jakąś mamą, która jest spokojna, nie wiem, utuli swoje dziecko, albo jeżeli chcesz być pracownikiem, który w dobie tej wojny da z siebie 300% i powie swojemu pracodawcy, kurczę, ale ja jeszcze się nie poddaję, to te intencje, które cię będą prowadziły do tej osoby, którą chcesz się stać, spowodują, że zamiast iść w stronę lęku i paniki, boję się, zamiast takich myśli, co będzie za tydzień, za miesiąc, za dwa, zaczniesz myśleć i skierujesz się w stronę swoich zasobów, bo jeżeli ja chcę się stać kapitanem, to ja muszę myśleć, okej, okay, to co mogę zrobić, żeby być tym kapitanem, to jak ja mogę dostarczyć ludziom, którzy są dla mnie ważni, tak jak na przykład wy, jak ja mogę dostarczyć czegoś, co spowoduje, że poczujecie się choć odrobinę pewniej. Jest taka, wczoraj mieliśmy webinar na szkole Ikigai i ja puszczałam też taką piosenkę Flowers. I w tej piosence Flowers tam dziewczyna śpiewa, że przyniosę ci kwiaty w deszczowy dzień. I można być taką osobą, która postanowi przynieść kwiaty w deszczowy dzień. I ta intencja, cokolwiek nie wybierzesz, spowoduje, że skierujesz się do tych swoich zasobów i do tego, co masz w sobie mocnego. I życzę Ci tego i zostawiam Ciebie z takim właśnie pytaniem. Kim Ty chcesz się stać w dobie
w dobie tej pandemii, w dobie tego, co się dzieje. Ja bardzo często spotykam teraz ludzi działających na takich dwóch krawędziach, na dwóch w ogóle skrajach, czyli jest taka krawędź ignorancji, że nic się nie dzieje, to jest jakiś spisek wobec ludzkości, to w ogóle jest nic takiego, przecież jest mniej nawet zachorowań niż na grypę, czy druga krawędź takiej totalnej paniki, lęku, zesztywnienia, obezwładniającego takiego strachu. I myślę sobie, że to by był dobry czas na to, żeby znaleźć się gdzieś po środku. Nie ignorować, nie udawać, że to nie istnieje, no bo to też tak jest, że jak zamykamy oczy, my czasem próbujemy tak jak dzieci zamykać oczy i nie chcemy, żeby to istniało i żeby to wracało, a to jest po prostu jak sfora dzikich, rzucających się psów na nasze drzwi, czyli ja udaję, nie, nie, wszystko jest w porządku, po czym słyszę, że coś tam wali do tych drzwi ciągle, albo ta druga krawędź, która mnie zniewala, ten lęk, który łapie mnie w pułapkę. Ja w ogóle planuję nagrać też taki live o lęku, czyli o takich sposobach radzenia sobie w takich sytuacjach, kiedy ten lęk będzie przychodził, bo też jest naturalne w tej sytuacji, że on będzie się pojawiał, że to będą takie fale. I jak dobrze wiesz, i Kabat-Zinn napisał, nie zatrzymamy fal, ale możemy nauczyć się surfować. I teraz są sposoby na to, jak surfować i jak wskoczyć na tą deskę. I ja chcę tymi sposobami się podzielić z tobą. Jesteś zainteresowana, chciałabyś posłuchać tego totalnie, jak sobie radzić z lękiem i to też do takiego momentu, w którym jeszcze mamy wpływ na to, co się dzieje, a co zrobić, jak to jest już jakoś bardzo mocne i poznawczo, myślowo, ja nie jestem w stanie z tego wyjść. Więc jakby chciałabym podzielić ten live na takie dwie części. Mam nadzieję, że dzisiaj przyniosłam ci jakiś bukiet kwiatów i mam nadzieję, że tą historią, choć odrobinkę, poprawiłam ci dzisiaj nastrój. Dla mnie to jest w ogóle też taki moment jakiś przełomowy w naszych życiach, bo gdzieś jakoś wydaje mi się, że porzucamy taką erę me first and me and ja i przechodzimy w stronę, że jesteśmy my i w takich połączeniach, które tworzymy, tak jak my mamy połączenia teraz na szkole Ikigai i dajemy sobie wsparcie, ciepło i zrozumienie i zwykłe wysłuchanie. Nie, bo czasem zwykłe wysłuchanie drugiego człowieka w tych wszystkich rozterkach i problemach już po prostu bywa leczące. Więc wydaje mi się, jak najwięcej takich połączeń między nami. Oczywiście byłoby wspaniale mieć to w rzeczywistości, ale jeżeli nie, to róbmy to po prostu online i spotykajmy się z ludźmi i dzwońmy i pytajmy się, hej, jak ty masz się dziś? Jak ty się dzisiaj czujesz? Nawet Simon Sinek, dzisiaj oglądałam z nim. Nie wiem, czy znacie Simona Sinka, Start with Why, zaczynaj od dlaczego. Nawet on mówi, że totalnie zmienia narady i zaczynając spotkanie ze swoim teamem o poranku, pyta się: How do you feel today? Jak się dzisiaj czujesz? Od tego możemy zaczynać. Więc jakiś taki paradygmat świata się zmienił, dzieje się dużo złych rzeczy, dużo dobrych rzeczy też się dzieje. I myślę sobie, że ja postaram się przynosić Wam ten bukiet kwiatów w postaci jakiejś historii albo jakiegoś narzędzia, które Wam ułatwi funkcjonowanie i bycie w tym, co teraz na tym świecie zostaliśmy. Życzę Wam samych cudowności, wszystkiego co najlepsze. Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia na kolejnym live'ie. Pa, pa.